Jak w końcu czuć się wygodnie w tym cholernym przysiadzie? Możesz wykonać to ćwiczenie gdziekolwiek, w minutę i już będziesz mieć krótkotrwały rezultat, ale jeżeli poświęcisz 5 minut na 5 serii, to zmiany będą zdecydowanie szybsze i będziesz wyglądać inaczej i czuć się inaczej od razu po ćwiczeniu. Zanim przejdziemy dalej do odcinka, poświęć te kilka sekund na to, żeby kliknąć lajka i zostawić subskrypcję. To pozwoli mi szerzyć zasięgi i po prostu rozwijać się kanałowi. Dziękuję. Najpierw wytłumaczę Ci, dlaczego nie możesz wejść w głęboki przysiad. Prawdopodobnie, jak większość społeczeństwa, jesteś w chronicznym przodopochyleniu miednicy. Mając taką posturę, jedynym miejscem, do jakiego możesz oddychać, jest przód twojego ciała, a w szczególności brzuch. Cała zagwozdka polega na tym, że robiąc przysiad musisz zamknąć przód swojego ciała, a przecież dalej musisz oddychać. Pojawia się pytanie, jeżeli zamykasz jedyną drogę do oddychania, to jak masz oddychać? Nijak, dlatego twój układ nerwowy nie pozwoli ci odpoczywać i być w takiej pozycji, dlatego że nie możesz tutaj wziąć wdechu, a to jest podstawowa potrzeba twojego organizmu do tego, żeby przetrwać. Dlatego musimy się nauczyć oddychać do pleców, czyli do tylnego śródpiersia, czyli do tylnych żeber. Dzięki temu będziesz mógł zamknąć przód swojego ciała, dlatego że możesz teraz otworzyć tył swojego ciała, oddychać do pleców i twój układ nerwowy będzie spokojny, będzie mógł się przyzwyczaić do nowego stanu rzeczy i do nowej postury. Poza tym, będąc przodopochyleni miednicy, twój środek ciężkości jest zdecydowanie do przodu, więc twój ciężar jest na palcach. A żeby zrobić przysiad, musisz cofnąć swój środek ciężkości, czyli odłożyć pięty na podłogę i dopiero wtedy możesz zrobić przysiad. A poza tym w przodopochyleniu miednicy twój odcinek lędźwiowy kręgosłupa jest w wyproście, a to sprawia, że twoja przepona działa inaczej, jest aktywna tonicznie i podczas wdechu pociąga twój kręgosłup do przodu, zamiast rozszerzać twoje ciało 360 stopni. Więc ciągle jesteś w takiej posturze, a w takiej posturze nie ma przysiadu. Oczywiście możesz zrobić to, ale to nie przysiad, to kucnięcie. Przysiad to odkładamy pięty na podłogę. Gotowy? Jedziemy. Okej. Zatem zaczynamy technikę, zaczynamy ćwiczenie. Teraz nauczymy Cię, jak możesz oddychać do swojego tyłu pleców, będąc w przysiadzie. Zatem weź jakiś kijek, zaprzyj go w progu drzwi i zjedź maksymalnie na sam dół, zamykając przestrzeń między swoim brzuchem a przodem swoich ud, tak jak tutaj pokazuję na materiale. Teraz utrzymaj się i delikatnie tylko pchaj nogami w dół, żeby aktywować mięśnie kulszowo-goleniowe. I weź wdech i delikatnie się puść. Czyli tak jak teraz widzisz, po prostu pasywnie spoczywam w tej pozycji. Kijek jest dla mnie zaporem, żebym sięgał i żeby moje ręce były daleko przede mną, a żeby moje plecy mogły cofnąć się do tyłu, tak? Czyli chcemy, żeby ten kręgosłup tak jakby wślizgnął się pomiędzy łopatki, albo żeby łopatki zrobiły miejsce na to, żeby kręgosłup się wślizgnął. I z jednej i z drugiej strony to działa. Teraz to, że się zapieramy na kijku, sprawia, że możemy się spokojnie puścić, obciążając nasze pięty i poprzez obciążenie pięt, utrzymanie się na piętach, utrzymanie rąk przed sobą, mamy otwarte tylne śródpiersie, które wypełni się powietrzem podczas wdechu i poczujesz to, jeżeli powietrze pójdzie do pleców, to poczujesz, jak twoje plecy się rozciągają, jak twoje plecy wypełniają się powietrzem. Po pięciu takich oddechach pchaj nogami w dół i wstań na samą górę. Zrób delikatny spacer, żeby ten kręgosłup, który przed chwilą się dużo bardziej zgiął i liczymy na to teraz, że twoja klatka, twój mostek, twój kręgosłup są teraz delikatnie bardziej z tyłu, że będą miały trochę większą możliwość do rotowania się, co będzie po prostu pozytywnie oddziaływać na twoje ciało, dlatego że twoje stawy uwielbiają się rotować. Uwielbiają się ślizgać. Nienawidzą mieć bloku. Wróć do pozycji i zrób to samo. Z tym, że teraz popracujemy trochę więcej na nogach. Razem z wydechem będziesz pchać podłogę, żeby ci się delikatnie tyłek podnosił. Pamiętaj, nie przeprostuj pleców. Utrzymaj się w tej pozycji na bezdechu i na wdechu spokojnie puść nogi i wróć do pełnego siadu. Poprzez tą pracę aktywujemy mięśnie kulszowo-goleniowe i mięśnie brzucha po to, żeby wypchnęły nas od podłogi, żebyśmy mogli wstać. I jednocześnie utrzymujemy otwarte plecy, więc upewniamy się, że prostowniki pleców nie włączają się do gry. Czyli to, co zazwyczaj sprawia, że twój oddech zaczyna być płytszy, że zaczynasz oddychać do brzucha, że twoja przepona przestaje pracować w pełnym zakresie ruchomości. Dlatego w tej pozycji zapieraj się na kijku maksymalnie. Pozwól sobie, żeby po prostu ten kijek sprawiał, że to jest taki argument, że ha, widzisz, mogę się totalnie swobodnie, luźno puścić i mimo wszystko nie upadnę. No nie? I odnajdź rozciągnięcie między łopatkami, rozciągnięcie w kręgosłupie, rozciągnięcie w środku, na środku kręgosłupa piersiowego, czyli na T8, tam gdzie przyczepia się przepona. Pozwól, żeby te wszystkie segmenty się zgięły. Pozwól, żeby z każdym wydechem zgięły się, twój kręgosłup zgiął się bardziej, a ty tak jakby
znajdź poczucie, że wtapiasz się w siebie, tak? Że twój kręgosłup, cała ty idziesz do tyłu i przyklejasz się do tylnej ściany swojego ciała. Jesteśmy w trzeciej serii. Trzecia seria polega na tym, że schodzisz na sam dół, utrzymując całe stopy na podłodze i razem z wydechem pchasz podłogę i wstajesz do góry bez przeprostowania się kręgosłupa. Czyli zobacz, jaki to jest ładny łuk. On schodzi w dół. Teraz pcham nogami w dół, to jest pierwsze, pcham nogami w dół i dopiero się podnoszę, tak? Ta technika uczy się też, jak masz oddziaływać na podłogę, kiedy jesteś już na samym dole przysiadu. Po co? No bo twoje nogi muszą nauczyć się, jak współpracować z podłogą, jeżeli chcesz w tym przysiadzie zostać na dłużej, tak? Czyli możemy totalnie wyrzucić wszystkie metody, wszystkie sposoby i tak dalej. I to, co jest pewne, to, że musisz umieć w takiej pozycji oddychać, żeby ta pozycja w ogóle była dla ciebie i musisz kontrolować te pozycje, kontrolować to, jak się w niej czujesz. Na każde podejście robisz 5 spokojnych oddechów, gdzie czujesz, jak twoje plecy się otwierają wskutek powietrza, które tam wchodzi. I robisz takich około 10-15 serii w ciągu całego dnia. Czyli rozkładasz sobie te ćwiczenie na całą dobę, dlatego że chcesz uczyć się tego uczucia, uczyć się tego tej umiejętności oddychania do pleców, utrzymywania twoich pleców otwartych na powietrze przez całą dobę, a nie tylko przez pół godziny w ciągu dnia. Chcesz, żeby twój organizm to podłapał, więc musisz to powtarzać jak najczęściej. I żeby to było wykorzystywane w procesach podświadomych, mimowolnie, bez myślenia o tym, żebyś był lub była w stanie wejść w pozycję przysiadu, dlatego że jest to pozycja wygodna, masz tam kontrolę, potrafisz tam oddychać i dobrze się tam w skrócie czujesz. Jeżeli nie będziesz mógł lub mogła tam oddychać, jeżeli nie będziesz rozumieć, jak tam trafiłaś i jak masz tam gospodarować siłami swoim ciałem, żeby się nie przewrócić i ledwo tam jakoś się trzymasz barkami czy napiętą szyją, to z pewnością ta pozycja nie będzie dla ciebie dostępna. Dlatego odnajdź tam spokój, oddychaj i wszystko będzie dobrze. To jest technika dla każdego, ale nie na każdy moment życia. Możliwe, że ciężko jest ci wziąć wdech w tej takiej niskiej, pokurczonej pozycji, więc potrzebujesz jakiejś łatwiejszej techniki, zanim awansujesz do tej. Daj mi trochę czasu, a wzbogacę ten kanał o zdecydowanie więcej technik, łatwiejszych i trudniejszych, a jeżeli nie masz cierpliwości, to możesz zainteresować się moim programem Healthy Kręgosłup, gdzie jest ponad 20 tego typu technik, gdzie nauczysz się dobrze oddychać, zmienisz swoją posturę typu odstające żebra czy przodopochylenie miednicy i pozbędziesz się chronicznego bólu ze swojego życia technikami krok po kroku. Tymczasem dziękuję za uwagę. Widzimy się następnym razem. Na zdrowie. Artur Karapetian.